Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W tym filmie podzielę się z Wami sposobem, w jaki uprawiam sansiewierie, żeby zakwitły. Na początek pokażę moje kwitnące egzemplarze. Tutaj jest jeszcze nierozwinięty kwiatostan w pąkach. Tutaj kolejny. Ten sukcesywnie rozkwita i tak właśnie wyglądają kwiatki sansiewieri. Są takie kremowe i bardzo delikatne. Ale jak wszystkie kwiatki rozkwitną na tym jednym pędzie, to jest taki ładny, delikatny pióropusz. Ja bardzo lubię te delikatne kwiaty i zawsze z utęsknieniem na nie czekam. A sansiewieria zakwita zazwyczaj wiosną. No mi się nie zdarzył inny termin. Kwitnie wiosną i zakwita tylko raz w roku. I jak widać, kwiaty puszczane są z odrębnych pędów, ale w tym samym czasie. Czyli pączki się pojawiły tak na początku marca. Teraz mamy kwiecień i przepięknie rozkwitły. Sansiewieria zakwita z jednego pędu jeden raz. Później ten pęd nie zakwita, ale jest ozdobny z liści. Zakwitają takie młode pędy, ale zakwitają dopiero po około 2 latach. Także jak taki pęd jest młodziutki, dopiero co wypuszczony, ten jest roczny, bo ona mi go wypuściła w tamtym roku, podobnie jak ten, to on zakwitnie co najmniej za rok. A wcale nie musi. Może zakwitnąć dopiero za 3 lata. Także trzeba się uzbroić w cierpliwość, żeby taka sansiewieria Ci zakwitła. Nie zakwitnie od razu, bo poszczególne pędy muszą do tego dojrzeć. I o tym musisz wiedzieć. Jeżeli jesteś osobą niecierpliwą, to niestety trzeba troszeczkę poczekać. Ale to nic, ponieważ sansiewierie są ozdobne przede wszystkim z liści. Sansiewierie, inaczej nazywane wężownice lub tak humorystycznie niektórzy na nie mówią języki teściowej, bywają w różnych odmianach. Ja mam tutaj taką odmianę szerokolistną, dosyć dekoracyjną, ponieważ ma takie ładne paski. I takie fajne tutaj obwódki jasne wokół liści. Także ja na tą odmianę polowałam i sobie taką upolowałam. No i teraz mi się ona sukcesywnie rozmnaża. Ta jest już bardzo rozrośnięta, ma bardzo dużo tutaj tych młodych pędów i nawet rozsadziła mi doniczkę, więc wymaga przesadzenia, rozdzielenia i będę miała nowe roślinki, ale wstrzymuję się do czasu, kiedy ona całkowicie przekwitnie. Tutaj już zaczyna powoli przekwitać i niebawem za jakiś miesiąc ją przesadzę, bo kwiaty na sansiewierii trzymają się tak około miesiąca czasu. Co zatem musisz wiedzieć, żeby taka sansiewieria obdarzyła Cię kwiatami? Najważniejsze jest miejsce jej uprawy. Moje sansiewierie stoją na południowym parapecie, czy to latem, czy to zimą. Tak jak tutaj akurat jest poranek, więc niebawem to słońce zacznie świecić. I one bardzo kochają słońce. Słońce pobudza je do wypuszczania pędów kwiatowych. I jest to jedyna roślina, która latem stoi u mnie właśnie na południowym parapecie. Jeszcze niektóre roślinki tutaj stoją, jak Hipeastra, ale one przekwitną i jak już będzie pełnia lata, na tych parapetach zostają wyłącznie sansiewierie, bo one sobie doskonale radzą z tym południowym, ostrym, mocnym słońcem. I to właśnie pobudza je do kwitnienia i pozwala na przepiękne wybarwianie się liści. Nie są one takie bardzo ciemnozielone, a szczególnie te odmiany, które mają te obrzeża jasne, wspaniale reagują na
wysoką podaż światła słonecznego, bo bardzo ładnie się wybarwiają. Te odmiany ciemniejsze wolą stać w trochę ciemniejszych miejscach, ale jeżeli masz taką odmianę jasną, to zdecydowanie uprawia ją na południowym parapecie, albo na zachodnim, albo na zachodniopołudniowym, tam gdzie operuje słońce, to najprawdopodobniej ci zakwitnie. Ale oprócz stanowiska ważna jest również gleba. Sansevierie nie lubią gleby ciężkiej, nieprzepuszczalnej, ponieważ są to sukulenty i gromadzą wodę w liściach. Ich liście są sztywne, mocno nawodnione i nie potrzeba ich aż tak często podlewać. W praktyce wygląda to tak, że ja podlewam moje sansevierie dopiero jak mają sucho. No latem, jak operuje słońce, to jest to tak dwa razy w tygodniu, ale zimą raz w tygodniu spokojnie moim sansevieriom wystarczy, no jak podleję je właśnie jeden raz. Przelane sansevierie czernieją, lubią czernieć tutaj od podstawy i po prostu gniją. Dlatego są to rośliny polecane dla osób wbrew pozorom leniwym, które rzadziej doglądają tych swoich roślin, nie przelewają i nie świrują z tym nadmiernym podlewaniem. No, z drugiej strony oczywiście nie wolno ich całkowicie zasuszyć, bo jeżeli zasuszymy taką sansevierię, a puszcza ona nam ten kwiatek, no to ten kwiatek nie będzie się rozwijał i może wyschnąć. Tak może się zdarzyć, jeżeli sansevieria będzie miała zbyt sucho, ale również i zbyt mokro. Tutaj trzeba znaleźć taki złoty środek, wypraktykować sobie system podlewania, bo chodzi tutaj również o warunki otoczenia. Czy masz wilgotno w mieszkaniu, czy sucho, i wówczas dostosowujesz podlewanie do tych indywidualnych warunków. Zresztą, jeżeli chodzi na przykład o uprawę storczyków, ja powtarzam to non-stop, że 99% szansy w uprawie storczyków to jest właśnie podlewanie. Szanse na powodzenie oczywiście, bo to jest najważniejsze, żeby kwiatki nam rosły zdrowo oraz zakwitały. A jeżeli kwiatek kwitnie, no to wówczas serce się raduje. Po to je uprawiamy. No akurat w przypadku sansevierii nie jest tak jak u storczyków, gdzie czekamy z utęsknieniem na ten kwiat, ponieważ w głównej mierze uprawiamy je dla ich ozdobnych liści. Ale sami widzicie, że jak taka sansevieria zakwitnie, to serce bardziej się raduje. Ja powiem tak, że bardziej mnie cieszą te kwiaty sansevierii niż kwiaty storczyków, ponieważ storczyki w moim akurat przypadku kwitną zawsze. Zawsze jakiś tam kwitnie, czy latem, jesienią, zimą, czy wiosną, a sansevierie wypuszczają te pędy wiosną, a potem stają się ozdobne jedynie z liści, dlatego tak z utęsknieniem czekam, jak wypuszczą te przepiękne, według mnie, kwiaty. Bo są one dosyć oryginalne i moim zdaniem bardzo piękne. W ciągu dnia one bardzo ładnie pachną. A warto wiedzieć, że kwiaty sansevierii najpiękniej rozwijają się wieczorem. Ja nagrywam ten film rano, więc one nie są tak w pełni rozwinięte, no ale wieczorem nie ma takiego wspaniałego światła słonecznego i nie byłoby tak fajnie widać przy samej lampie, dlatego postanowiłam nagrać ten filmik z rana. Niemniej wiedz, że najpiękniej te kwiaty wyglądają jednak wieczorem. Jakaś taka specyfika tych roślin jest, że rozkwitają przecudnie wieczorem. I jak już mówiłam na temat tego podłoża, musi być lekkie, przepuszczalne, absolutnie nieciężkie podlewanie wtedy, kiedy sansevieria ma sucho, i nieprzesadzanie z nadmierną ilością wody. Jeżeli chodzi natomiast o nawożenie, bo często pytacie o nawożenie roślin, o nawożenie storczyków. Wiem, że chcecie jak najlepiej dla swoich roślin, ale uważajcie, ponieważ przenawożenie jest 100 razy gorsze niż jego zupełny brak. To jest również podstawa w uprawie roślin. Ja używam nawozów wyłącznie organicznych. W przypadku storczyków na przykład używam do podlewania nawóz ze skórek z bananów i jest on rewelacyjny, ponieważ zawiera fosfor i potas,
czyli pierwiastki niezbędne, aby pobudzić roślinę do kwitnienia, aby to kwitnienie było obfitsze i dłuższe. Dlatego gorąco polecam ten nawóz ze skórek z bananów również do podlewania sansevierii. Jak go zrobić, jak go używać, dowiesz się z innego mojego filmu, który również znajduje się na moim kanale, więc jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana produkcją takiego prostego nawozu ze skórek z bananów, odsyłam Cię do tamtego mojego filmu. Zimą nawożę sansevierię takim nawozem raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca. To w zupełności jej wystarczy, a latem częściej, co drugie, co trzecie podlewanie. Nie zdarza mi się nawozić roślin co każde podlewanie, bo to jest jednak za dużo moim zdaniem, tak jak wspominałam. Co drugie, co trzecie podlewanie jest takim optymalnym rozwiązaniem. Także uważaj na nawozy szczególnie syntetyczne, w ogóle ich nie polecam, ponieważ produkcja takich nawozów i używanie takich nawozów nie są dobre dla środowiska, dla otoczenia oraz dla roślin. Idealne są nawozy organiczne. Jeżeli z jakichś powodów nie chce Ci się robić tego nawozu ze skórek z bananów, no to polecam Ci kupne nawozy, na przykład biohumus jest również naturalnym, bardzo dobrym nawozem, ale przed użyciem trzeba go bardzo dokładnie wstrząsnąć, ponieważ te cenne substancje znajdują się w osadach i one osadzają się na dnie butelki, więc aby dotarły do rośliny, trzeba tą butelkę przed wlaniem do wody wstrząsnąć, nie butelkę przed wlaniem, tylko ten nawóz, no bo zabrzmiało to tak, jakby butelkę wlać do wody, ale chodzi mi o nawóz. Należy go dokładnie wstrząsnąć w tej butelce i potem według instrukcji stosować. Również jest bardzo dobry. W sumie uprawa sansevierii jest bajecznie prosta, ale jeżeli chcesz, żeby Ci zakwitła, no to musisz koniecznie zachować te trzy zasady, czyli południowe parapety, duża ilość słońca, bo słońce pobudza do wypuszczania pędów kwiatowych, nie przelewanie ani nie zasuszanie. No, brzmi to, prawda, jak jakaś magia, ale to jest kwestia praktyki. Naprawdę, jeżeli uprawiacie kwiaty, storczyki, no to praktycznie dochodzicie do pewnych wniosków, w jaki sposób je podlewać, aby było im dobrze, aby było im idealnie i aby dobrze się czuły. Powiem tak, w praktyce sansevierie zakwitają naprawdę niezmiernie rzadko. Jeżeli zakwitnie Ci sansevieria, to poczuj się dumny, bo to jest jednak taka nagroda za to, że się nimi dobrze opiekujesz. Żeby sansevieria zakwitła, to musi być jej bardzo dobrze. Stety czy niestety. Jeżeli Ci zakwitnie, to znaczy, że czuje się u Ciebie rewelacyjnie. No bo czuje się jak w naturze. W naturze one również zakwitają. Zauważcie, że mnóstwo sansevierii było, może nie teraz, ale widzę, że z powrotem wracają do łask w różnych urzędach, w różnych instytucjach, w sklepach. I tam nigdy żadne sansevierie nie kwitły. A to dlatego, że traktowane są po macoszemu, gdzieś tam wciśnięte w ciemny kąt. A niestety, jeżeli nie będą one miały stałego dopływu światła słonecznego, nie zakwitną. Mimo wszystko są ozdobne, bo mają przepiękne liście. Są różne ich odmiany i przepięknie zdobią pomieszczenie. Można z nich tworzyć różne wspaniałe kompozycje, dlatego osobiście tak bardzo lubię sansevierie, bo można je wpleść wszędzie. Można udekorować każde pomieszczenie, kuchnię, łazienkę, pokój, salon, strych, no cokolwiek, bo one będą rosły praktycznie wszędzie, ale zakwitną tylko w jasnym pomieszczeniu, słonecznym i nawet suchym, bo jeżeli chodzi o wilgotność powietrza, to nie są one wcale wymagające. Stoją u mnie na parapecie nad kaloryferami i to im nie przeszkadzało wypuścić pędów kwiatowych. No ale jest to sukulent przyzwyczajony do suchego powietrza, więc jeżeli chodzi o takie typowe warunki domowe z centralnym ogrzewaniem, no to one czują się
Bardzo dobrze. Nigdy nie starałam się im zapewnić jakiejś wysokiej wilgotności powietrza, ale zawsze dbałam o to światło słoneczne, żeby cieszyć się takimi przepięknymi kwiatkami. No, może powiecie, że są one niepozorne, ale jeżeli ktoś uprawia sansiewierię i taka sansiewieria mu zakwitnie, no to na pewno, gwarantuję, na pewno pokocha te kwiaty i bardzo mu się spodobają. Jeszcze taka jedna mała uwaga. Chciałabym to uchwycić. Nie wiem, czy mi się uda, że kwiatki sansiewierii, no, przybliżaj, o, może być widać, wydzielają taką lepką ciecz. I jest ona praktycznie na każdym kwiatku. Jest to zjawisko zupełnie naturalne, nie jest to żaden szkodnik, nie jest to żadna choroba i nie ma się co tym przejmować. To jest taka kleista ciecz, jest bardzo klejąca, jak ją się dotknie. O, tutaj, ona tutaj jest właśnie taka kropelka. I jest to zupełnie naturalne zjawisko. Tu może będzie lepiej widać. O, to są właśnie te kropelki. Także jeżeli coś takiego zobaczysz na swoich kwiatkach sansiewierii, to się nie przerażaj. To jest naturalne. Nie świadczy to o chorobie, o szkodniku. Te kwiatuszki wydzielają taką lepką ciecz. Liście tego nie robią, ale kwiatki jak najbardziej. Dlatego jeżeli sansiewieria zakwitnie Ci pierwszy raz, o, widać, praktycznie na każdym kwiatku są te kleiste kropelki, to się nie przerażaj. Jest to zupełnie naturalne. Sansiewierie w ogóle praktycznie nie chorują, jeżeli mają dobre stanowisko, jeżeli nie są przelewane, to nie gniją, nic ich się nie ima, żaden szkodnik, żadna mszyca, żaden przędziorek, a wiadomo, że przędziorek lubi suche powietrze i słońce, nigdy, przenigdy na tym moim południowym parapecie, na moich sansiewierach nie było żadnego przędziorka. Nie lubią, po prostu ich nie lubią. I to jest bardzo dobra wiadomość również dla osób leniwych, że wystarczy jak da dobrą ziemię takiej sansiewierii, postawi ją na południowym parapecie, raz na tydzień do niej zajrzy, latem może częściej, dwa razy w tygodniu, a ona może się odwdzięczyć kwiatami. Dlatego gorąco polecam te kwiaty, te rośliny osobom początkującym, bo nie trzeba nad nimi się za bardzo trząść, nie trzeba mieć aż takiej praktyki jak przy uprawie storczyków, no bo jednak przy storczykach trzeba bardziej się nimi zainteresować, choćby ze względu na to, że preferują większą wilgotność powietrza wokół siebie, a sansiewieria nie musi mieć tego zapewnionego do dobrego wzrostu, a wręcz przeciwnie, ona woli suche powietrze, dlatego tak wspaniale udaje się w naszych domach. I jak widzicie, są przepiękne, nieprawdaż? Przepiękne, nawet z tymi kwiatkami. Nawet, źle mówię, w szczególności z tymi kwiatkami. No, ta moja to już jest tak rozrośnięta, że jak tylko przekwitną kwiatki, idzie do przesadzenia. W jaki sposób przesadzać i w jaki sposób rozmnażać sansiewierię przez podział, bo nie mówię przez obcięcie listka, bo i również w taki sposób można rozmnażać, że obcinamy listek, ale to trwa bardzo długo, więc ja generalnie polecam i w praktyce wykonuję rozmnażanie przez podział, czyli odcinam sobie, odrywam te nowo wypuszczone tutaj pędy i mam nowe rośliny. W jaki sposób rozmnażać sansiewierię właśnie przez podział? Dowiesz się z innego mojego filmu, w którym dokładnie pokazuję, jak wyprowadzam nowe egzemplarze. Także jeżeli chcesz rozmnożyć swoje sansiewierie, a będziesz musiała je rozmnożyć z tego względu, że one bardzo szybko wypuszczają młode przyrosty, to odsyłam Cię właśnie do tego filmu. Tutaj wychodzą takie, o, młode przyrosty. Ale ta jeszcze ma miejsce w donicy na nie, więc tej nie będę ruszała. To są młodziutkie i one zakwitną co najmniej na drugi rok, ewentualnie na trzeci. No bo muszą dojrzeć, żeby wyprodukować kwiatka.
Także nie łudź się, że takie młode przyrosty będą Cię od razu kwitły. No, zresztą o tym mówiłam i to jest również bardzo ważne. Ta jest tutaj całkowicie pościskana. Tych młodych przyrostów ma mnóstwo, więc jak najbardziej wymaga już rozdzielenia. Także z jednej sansevierii można ich wyprodukować naprawdę mnóstwo, bo ta moja tutaj ma raz, dwa, trzy, no nawet się nie doliczę, 4, 5, 6, 7, spokojnie może powstać 7 roślin. No ja ich nie rozdzielam tak pojedynczo, ja sobie je tak rozdzielam grupami, bo są wtedy ładniejsze, bardziej zwarte i wyglądają przepięknie, jak tutaj widać. Muszę się cofnąć, żeby je pokazać, bo są naprawdę imponujące. Ja uwielbiam sansevierię i Ciebie również zachęcam do ich uprawy, a zobaczysz, jak Ci zakwitnie taka sansevieria, to nie będziesz posiadać się z radości. Mam nadzieję, że te informacje o uprawie sansevierii pozwolą Twoim roślinkom rozkwitnąć, a Tobie cieszyć się ich wspaniałymi kwiatami. A jeżeli nie wyczerpałam tematu, no bo być może nie powiedziałam wszystkiego w tym krótkim filmie, to śmiało zadawaj pytania w komentarzach, a z chęcią odpowiem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Gorąco pozdrawiam i pa, pa. A jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego z nich. Odsyłam Cię również do innych moich mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook czy na mojego bloga, gdzie znajdziesz wiele cennych informacji. Linki do mediów społecznościowych oraz do bloga znajdują się pod filmem.